Hiszpanii. Diesel kosztuje 1 euro i 13 centów. Zostawcie lajka i komentarz. Cześć, z tej strony Kasia i Kamil z kanału Kiki Świat. Jacek zaprosił nas do swojego programu Wjazd na chatę. Bardzo z tego powodu się cieszymy. No więc co, zapraszamy Was do środka naszej przyczepy. To jest nasza chatka. Na wstępie chcę Wam przedstawić jeszcze nasze dzieci, które z nami podróżują. Mamy trójkę dzieci. Najmłodszy jest Szymek, ma 2,5 latka. Najstarsza jest Nadia, która ma 5 lat. I w przyczepie jest jeszcze Ania, która ma niecałe 4 latka. Parówka! Je właśnie parówkę. Jak widzicie, nie ma tutaj śniegu, bo jesteśmy w Hiszpanii, 10 km od miasta Alicante. I po prostu zimujemy tutaj. Mieliśmy takie marzenie, żeby przyjechać do Hiszpanii i mieszkać tutaj przez całą zimę. Jak widzicie, mamy 19 stopni, świeci słońce, a my właśnie mieszkamy w przyczepie kempingowej, którą Wam teraz pokażę. Chodźcie do środka. Ogólnie w przyczepie chodzimy bez butów, więc zawsze sobie ściągamy tutaj przy progu buty. Jak widzicie, mamy mnóstwo babci, bo jest nas piątka aż w rodzinie. Tutaj ściągam buty, i tak jak samo jak wszyscy. No i co? Przyczepa wygląda tak ogólnie. Ona ma długość w środku 5,5 metra, z dyszlem ma 6,5 metra. Dzień dobry! To jest Nadinka, lubi bardzo przed kamerą występować, jak zobaczycie. Tutaj śpimy, jemy, może tutaj nie jemy, tam jemy, zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy jadalnię. Stół, jak widzicie, na rodzinę 5-osobową jest bardzo mały, ale tutaj 4 osoby się zmieszczą, a ja najczęściej, żeby już się tak nie gnieździć tutaj ze wszystkimi, jem przy tym stoliku. Czasem jak jest wolne miejsce, to po prostu jem razem tam z Kasią. Gdzie śpimy? Ogólnie to łóżko jest rozkładane. Jak widzicie, tutaj się podnosi, wysuwa się taką drabinkę i te wszystkie materace po prostu się rozkłada. Po rozłożeniu łóżka wygląda ono tak. Jak widać, dzieci uwielbiają po nim skakać. Tutaj mamy kuchnię, jest umywalka. Jak widzicie, mamy przerobiony trochę kran, ponieważ jak widzicie, jest bardzo krótka wylewka. I jak myliśmy ręce, szczególnie jak dzieci myły, to chlapały nam tutaj i to wszystko tutaj mokło i być może gniło. Dlatego dorobiłem tak na szybko taki patent od widzów naszych z kanału. Tu mamy maszynkę gazową. Przepraszam, Monika. Tutaj gotujemy obiady. Pod spodem mamy opiekacz, często tam sobie pizzę robimy, albo jakieś parówki, czy tam kiełbaski. No i jeszcze jest piekarnik, który służy też nam jako szafka. I tutaj mamy lodówkę, która jest zasilana na prąd 220, bo tutaj w Hiszpanii jest 220. Na gaz, tutaj się odpala na gaz, albo jak jedziemy samochodem, to na 12 V tym stryczkiem. Jest też zamrażarka, więc możemy sobie coś zamrozić. Łazienkę mamy bardzo małą. W innych przyczepach jest osobna łazienka i kibelek, a my mamy to połączone. Tutaj jest prysznic, który się zasuwa taką kotarą. Słuchawkę wyciąga się stąd. Jak widzicie, tu już trochę nam pękło, ale tutaj się wyciąga ten wąż, tu się zaczepia i można się wykąpać. My z tego prysznica bardzo rzadko korzystamy, ponieważ większość czasu mieszkamy na kempingach i chodzimy tam do łazienek, które są na kempingu. A tutaj czasem się wykąpiemy, jak gdzieś śpimy na dziko. No i mamy ubikację, która również jest zamykana na czas podróży takim pokrętłem, żeby to wszystko się nie wylało. No i jest tutaj spłuczka jeszcze, taka ręczna. I to tak wygląda. Teraz Wam pokażę, jak ogrzewamy, bo jednak w grudniu tutaj w Hiszpanii noce są dosyć zimne. Taka zwykła farelka malutka wystarczy, żeby ogrzać tą przyczepę i żeby było po 15 minutach ciepło. Na pewno wiele osób będzie pytać, jaka to jest przyczepa i ile kosztowała, więc chodźcie, pokażę Wam, jakiej to jest marki przyczepa. Jest to przyczepa angielska, więc wejście do niej jest z lewej strony. Trochę niewygodne na polskie warunki, bo zawsze jak się zatrzymamy na poboczu, to wyjście mamy na drogę. No ale przez to przyczepa jest tańsza, że jest angielska. Jest to przyczepa marki firmy Bailey. Nie wiem, jak to się czyta. Model Limousine Discovery SE. Tak się nazywa. Daliśmy za nią 16 300 zł, ale jeszcze włożyliśmy w nią około 13 000. Tutaj mamy rowery, przydały się, aczkolwiek ostatnio miałem troszeczkę spotkanie z drzewem. I zobaczcie, najgorszy jest ten narożnik, Kasia, możesz pokazać, jak
jak gdzieś skręcamy, to tego narożnika w przyczepie nie widać. I zahaczyłem o drzewo, bo miałem taką stresową sytuację na polu kempingowym. Kogoś tam przepuszczałem, zaparkowałem obok drzewa i za mocno ściąłem i urwałem właśnie lampę. No i ten rower jest skrzywiony, jak widzicie. Dzisiaj, jak mamy piękną pogodę, to słyszymy właśnie na sznurku i na suszarce, którą tutaj sobie gadaliśmy. Jak jest wiatr, to oczywiście spadnie coś. Dobrze, teraz Wam pokażę tutaj może, jak obsługiwać taką przyczepę. Tutaj mamy komorę na kasetę, na fekalia. Tutaj właśnie trafiają siuśki i te grubsze rzeczy. Tutaj mamy, akurat jest zamknięta, tu jest akumulator i podłącza się kabel 230. I tutaj mam jeszcze klapkę, którą otwieram i wlewam wodę czystą, która trafia do zbiornika, który mam pod kanapą. Po prostu napełniam ten zbiornik i wlewam. Tam mam 50 litrów wody, a ten zbiornik jest 20 litrów. Ponieważ dzieci zazwyczaj śpią nam wieczorem albo rano, a my lubimy pracować albo w nocy, albo wcześniej rano, więc pracujemy w samochodzie. Tutaj mamy gniazdko 230, więc sobie przedłużacz pociągniemy zawsze do samochodu. No i to jest nasze biuro. Tutaj właśnie montujemy vlogi nasze na kanał. Odsuwamy sobie po prostu fotel na maksa do tyłu. Kładziemy sobie laptopa tutaj. Tutaj mamy taki łokietnik. No i sobie montujemy po prostu vlogi. Nasz samochód to Opel Vectra C z roku 2007. Jest to silnik 2.0. Ma 120 koni mechanicznych, ale jak najbardziej wystarcza do uciągnięcia tej przyczepy. Super się jedzie, nawet w górach jeździliśmy, także nie ma problemu. Tutaj myjemy naczynia. Zobaczcie, jest dużo zlewów, także każdy swoje stanowisko może sobie załapać. Jest ciepła woda, bardzo przyjemnie się tutaj zmywa. Tutaj mamy łazienkę dla dzieci. Tutaj je myjemy. Jest mała wanienka, fajna, ciepła woda, jest przewijak, więc nie ma problemu, żeby dzieci umyć. Dalej mamy tutaj męskie, tutaj damskie. Tak, tutaj mamy ubikacje, też kilka sztuk, 4-5. Prysznice wyglądają tak. Fajne jest to, że można sobie długi prysznic wziąć w cenie właśnie pobytu tutaj. Bardzo lubię się długo kąpać na polach kempingowych. Tutaj jest taka umywalka. Teraz jesteśmy na środku mniej więcej pola kempingowego. Chcę Wam pokazać, że życie tutaj wygląda tak, że ludzie tutaj przyjeżdżają na kilka miesięcy, najczęściej od października do marca. Jest tu dużo właśnie Niemców, Anglików, Holendrów, Belgów, Francuzów. Także zimują sobie tutaj, mają całe pokoje, kuchnie pozamykane. Jak widzicie, tak to wygląda. Teraz Wam powiem, czym nagrywam nasze vlogi. Ale zanim to zrobię, powiem, że Kasia się nie odzywa, ponieważ ma zapalenie gardła. Wczoraj straciła głos, dlatego dzisiaj jest po prostu nie, jak to się mówi, niedysponowana. Ale powiem Wam teraz, czym nagrywamy. Mamy dwie kamerki GoPro Hero 4. To jest GoPro Hero 4. Używam tych kamer, ponieważ one są o tyle fajne, że można doczepić do nich po prostu zewnętrzny mikrofon. To jest mikrofon Saramonic G-Mic. I wpinam go po prostu tutaj i to jest jedyny ten model kamerki GoPro. Potem jest 5, 6 i 7, one już mają wbudowane te mikrofony i nie można tak łatwo doczepić zewnętrznego mikrofonu. Dlatego ja używam 4, mamy dwie takie 4 i tak nagrywamy. Tutaj mam taki filtr UV, zwykła szybka, po prostu żeby chronić soczewkę. I oczywiście mamy do tego gimbala, Kasia go teraz używa, jest to gimbal Feiyutech G5 bodajże. Oprócz tego mamy jeszcze drona DJI Mavic Air, który nagrywa nam ujęcia z góry. A w całości tak wygląda ten zestaw. Jak widzicie, gimbal, kamera GoPro, zewnętrzny mikrofon. Często nasi widzowie pytają nas, czy wolimy przyczepę, czy kampera. I powiem Wam, że na dzień dzisiejszy wolimy przyczepę, ponieważ zawsze możemy odłączyć samochód od przyczepy i jechać właśnie czy do sklepu, czy na plażę samym samochodem. Zobaczcie, już mam dzieci tutaj przypięte do fotelików i zaraz będziemy jechać właśnie do sklepu. No i gdzieś na przejażdżkę. Przyczepa zostaje, ten cały nasz dobytek tutaj zostawiamy i jedziemy na wycieczkę tylko samochodem. Pokażemy Wam teraz, jak wygląda plaża przy Alicante. Jesteśmy w miejscowości El Campello i tutaj właśnie mamy swój kemping. Jak widzicie, są szerokie plaże, piaszczyste. Dzieci uwielbiają właśnie bawić się w piasku. Są place zabaw fajne dla dzieci. Jest też taki dopływ, taki kanał burzowy i tutaj są rybki i lubimy właśnie przychodzić w to miejsce i patrzeć na rybki.
W tej miejscowości jesteśmy po raz drugi. Wcześniej byliśmy tutaj 3 tygodnie i znowu tutaj wróciliśmy. Ale ogólnie nasza podróż trwała przez całe wybrzeże Hiszpanii. Przejechaliśmy od Costa Brava aż po Gibraltar i te nasze przygody pokazujemy na kanale Kiki Świat. Co planujemy dalej? Planujemy również podróżować po innych krajach, takich jak Chorwacja. Marzy mi się dojechać z przyczepą kempingową do Grecji, więc jeżeli chcecie zobaczyć te odcinki, może w przyszłym roku takie się pojawią, to zapraszam na nasz kanał. Chcę Was jeszcze zachęcić do komentowania, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące przyczepy kempingowej lub karawaningu, to też z chęcią odpowiem. Nie krępujcie się, piszcie, ja zajrzę do sekcji komentarzy i Wam odpowiem. Właśnie tankujemy samochód i pokażę Wam, jaka jest cena paliwa w Hiszpanii. Diesel kosztuje 1,13 euro. A teraz, moi drodzy, dojeżdżam do kasi, ponieważ tam jest warzywniak, ona robiła zakupy warzywne. Na szczęście mam tutaj miejsce. Biała linia oznacza, że parking jest za darmo. Niebieska linia, że jest płatny, a żółty, że dla mieszkańców. To trzeba pamiętać, będąc w Hiszpanii. I tak wygląda darmowy parking, a Kasia już do mnie doszła z całą siatą zakupów. Co tam kupiłaś, Kasia? Jejku, wszystko nam się skończyło. Mandarynki, jabłka, melon, papryka, pomidory, banany, ziemniaki. Wszystko. Wszystko, co się da zjeść. Dobra, pójdę teraz, wrócę tam i pokażę Wam, jakie są ceny warzyw. Tak wygląda warzywniak w El Campello. Za kilogram 79 centów, cytryna 75 centów, kalafior 89, co my tu jeszcze mamy, kaki 79. Mandarynki za 99, to są takie większe, a tu są mniejsze mandarynki za 0,69. Takie są ceny w Hiszpanii. Jeszcze banany mogę Wam pokazać. Banany 0,89 centa. Jak widzicie, nie jest najdrożej. Można tutaj śmiało przyjeżdżać i na polskich warunkach też żyć. Także żegnam się z Wami z tego miejsca. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Pozdrawiam też Jacka, widzów Jacka Gadowskiego. I życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Trzymajcie się.